Jesteście na górze, na tej półce skalnej i teraz pani mi powie, co pani widzi. Niestety nic. Głośniej? Niestety nic. Dobrze. To pani pozostaje i skupia się na tym, co Daniel w tej chwili będzie mówił, co będzie widział. Danielu, opisz mi, gdzie się znalazłeś. Wiesz co, przed oczami mam jakieś takie szkice, jakby figur geometrycznych, jakieś mapy, tam coś też piszę, ale to nie po naszemu. Ogólnie jakieś takie wzory, jakby cyfry też się pojedyncze pojawiają. Jakieś takie, nie wiem, modele rzeczywistości, czy coś, trudno powiedzieć, ale jakieś prawidła się pokazują. No. Może nam to będzie potrzebne. Przez chwilę jakieś oczy widziałem takie naprawdę z głęboką mądrością, ale ich nie ma na ten moment. No dobrze. To ja teraz powtórzę moją prośbę, a nie tyle moją, co pani tutaj. Pani prosi Jezusa o spotkanie, o wytłumaczenie tych problemów, które ją nurtują. Jezu. Wiesz co, ja zobaczyłem taką jakby... teraz widzę właśnie, bo miałem te mapy. Widzę taką jakby półkę skalną, taką skałę. Tak. Ona jest uformowana jakby w taki fotel, można powiedzieć. Tak. I potężne światło stamtąd bije i po prostu głos, który tam jest, zaprosił mnie, żebym tam usiadł też. No to siadaj również. I spójrz w to światło, jeśli Jezus, bo najprawdopodobniej to On, zechce, to może przybrać postać ludzką, taką, jaką, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Sądzę, jakby była jakaś trochę inna, tylko że na razie w tym świetle jest powita, więc... Mm-hmm. Ale najpierw mi w ogóle dłonie na głowę przyłożył, że na chwilę jest taka potrzeba. Okej, bo to potrzebne są bardzo wysokie wibracje. Jeśli już podkręci Cię Jezus wibracyjnie, to Go zobaczysz i proszę Jezusa o to jakby powiadomienie nas tutaj, że już możemy przystąpić do, no, do odczytywania tych pytań. To najpierw to nie są pytania, tylko takie ogólne sformułowanie problemów, które nurtują Panią. Na pewno słuchałeś, Jezu, tego, jak ja to przed sesją czytałem. I prosimy na początku jakiś taki ogólny przekaz dla Pani. A jeśli trzeba, to będę po prostu jeszcze to czytał drugi raz. On teraz właśnie się pokazał w innej postaci, ale pokazał też na ten swój hologram z długimi włosami i z brodą, jaki jest popularny. A teraz jak wygląda? W jakiej formie? Teraz wiesz co, ma taką skórę szarawo-brązowałą. Twarz jest taka uśmiechnięta, przy czym ogólnie tutaj jakby ręce i nogi ma takie trochę szczuplejsze od człowieka. No. Po prostu siedział jako kosmita, przy czym aha, te same oczy się patrzyły, tylko że oczy nie są takie typowo kosmity, a raczej jest takie jakieś ludzkie po prostu bardziej. Wiesz, to nie są jakieś czarne czy tam czerwone, takie duże, tylko ja rozumiem. Ludzkie. No to może Jezu, już częściowo... On tutaj mówi, że chce wyjaśnić kwestię wizerunku w ogóle. Tak, bardzo prosimy. I kwestię jego roli też. Tak, tak jakby mówi, że to co dzisiaj będzie, tak, to nie było nigdy publikowane nigdzie. A czy mamy to publikować? To jest do Ciebie, Jezu, pytanie. Usłyszałem, że odpowiedź znajdziemy w naszych sercach. Pod koniec sesji mamy zajrzeć po prostu tam. Okej. Powiedział, że jego wizerunek z długimi włosami i brodą tak jest dlatego taki, ponieważ jakby jego zadaniem tutaj i misją było przyjście w odpowiednim momencie, a przyszedł w momencie ostatecznego upadku kultury słowiańskiej, która ogarniała większą część ziemi. Konkretnie upadek kultury greckiej, która była jakby taką subkulturą słowiańską i upadek tych ostatnich takich wartości jakby duchowo-filozoficznych na ziemi tak spowodował popadnięcie naszej cywilizacji w ciemność. I on jakby przyszedł w momencie właśnie, gdzie już ta kultura grecka upadła. I dlatego on też jest przedstawiany z taką brodą i z włosami, bo były to atrybuty właśnie myślicieli słowiańskich.
nie tylko z kultury heleńskiej usłyszałem. Tak jakby ludzie obrali go, ludzie go jakby swoim bratem zrobili po prostu i przedstawiali w taki sam sposób, w jaki oni tutaj byli. No, jak się jakby stylizowali, można powiedzieć, w tym znaczeniu. Że to były atrybuty potrzebne na tamten czas, te włosy i ta broda. Mówi, że wtedy właśnie nastał ostatni, jakby najdłuższy, ciemny wiek ludzkości. Że Atlantyda i te inne tematy to miało to wprawdzie wydźwięk globalny, ale ostatni upadek nastąpił z upadkiem ducha słowiańskiego. I dlatego w tamtym momencie zdecydował się przyjść. No dobrze, tą część twojej wypowiedzi no, rozumiemy bez żadnych tam dodatkowych pytań. Wprawdzie pani ma pytania bardzo szczegółowe i moje pytanie, czy przeczytać tą całą, ten wstęp od pani, czy po kolei będziesz odpowiadał, bo ona tam pyta o pochodzenie, o planetę, o przyjmowanie różnych... Ja usłyszałem, żebyś absolutnie niczego nie pominął, jeżeli to jest możliwe. To jednak będę czytał, żeby było i pani była zadowolona i żeby to można było. Więc trochę cierpliwości dla wszystkich. Ja czytam, jak uznam, że trzeba zrobić przerwę, w sensie, żeby dalej nie czytać, no to tego. I pani pisze. Witaj Jezu Chryste. Czy pozwolisz, że będę Cię odczuwała nie jak Boga, ale jak bliską, wyjątkowo boską istotę duchową, wręcz jak mojego brata? Jestem Ci wdzięczna, że zdecydowałeś się zejść na ziemię. Odpowiedz proszę, czy umierając na krzyżu, chciałeś nas zbawić od grzechów, jak mówi Kościół, czego nie rozumiem, czy aby nas zbawić, pokazując, jak mamy żyć, głównie wybaczając, abyśmy mogli przejść po tym moście, który nam stworzyłeś do Boga Ojca. Robię przerwę i teraz proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Droga istoto, ja, Jezus Chrystus, przyszedłem przynieść wam zbawienie, ale zbawienie, którym jest wiedza, bowiem musisz wiedzieć, że cały wszechświat zbudowany jest i funkcjonuje na podstawie wiedzy. Niewiedza z kolei może powodować to, co niektórzy usiłują nazwać grzechem. Grzechy, o które pytasz, są upadłymi synami Boga, są grzechami upadłych synów Boga, nie są waszymi grzechami. Zostały przyniesione na waszą planetę z planety, która już nie istnieje i wielokrotnie były przepisywane w starożytnych mitach, w różnych kulturach i trafiły w ten sposób również przepisane do Biblii. Zbawienie, które wam przyniosłem, była nim wiedza, że nie pochodzicie z tego świata i że ciało jest tylko na chwilę, ale poza nim jest dalej życie, które jest nieskończone, jest kolorowe, jest żyjące, pulsujące, jest wieczne. Przyszedłem wam pokazać, w jaki sposób możecie przezwyciężyć wasze ograniczenia ciała i umysłu i w jaki sposób możecie na powrót dostać się do waszego prawdziwego jestestwa, które jest waszym jedynym domem i Bogiem w pełni przejawionym. W rzeczy samej jestem twoim bratem, jak i jestem bratem wszystkich istot. Jestem bratem istot, które mnie nie uważają za swojego brata, ale to jest jedno z postrzegań i z ograniczeń. A ja właśnie przyszedłem wam dać wolność od ograniczeń, także postrzegawczych, ponieważ wasza rzeczywistość jest w większości wykreowana jedynie przez wasze postrzeganie i przeświadczenie, które jednak nie zawsze jest wiedzą w szerszym znaczeniu. Tak, rozumiem, że mam czytać dalej. Czy jest coś takiego jak grzech pierworodny, odpuszczanie grzechów przez księży,
A. Spowiedź. A. Tak jak już powiedziałem, Bolesławie, grzech pierwowodny jako taki, jeżeli się już tego słowa tak po ludzku uczepicie, został tutaj przywleczony przez upadłych synów Boga, którzy zrobili zniszczenie na jednej z planet, a potem rzucili się pazernie, wręcz jak dzikie zwierzęta na wasze ziemskie kobiety. To oni popełnili coś, co moglibyście nazwać grzechem pierwowodnym, bowiem było to wykroczenie przeciwko jednemu z praw kosmicznych. Nie ma to najmniejszego znaczenia i nie rzutuje na waszą cywilizację, na ludzkość. A sakrament spowiedzi jest, jak być może się niektórzy domyślają, najlepszą formą wywiadu, którą Watykan mógł opracować. Wiem, że to będzie bardzo bolesne, ale jest to właśnie formą wywiadu, zdobywania informacji, co się dzieje na wsiach, w miastach, na dworach i w zwykłych, prostych, wiejskich chałupkach. Nie potrzebujecie kanału, jakim jest spowiednik. Jedynym waszym kanałem jest wasza najwyższa, boska i niezmienna jaźń. Żywy stwórca w was. Odbudowa tego połączenia z wami samymi tam na górze jest właśnie waszym zbawieniem. Dobrze, dalsza część pytania dotyczy... A jedzenie. Tam jest, a tam jest wyraz a jedzenie. Chleba tam, tak. Ciebie jako ciała. Księży, a komunia sprowadzona do jedzenia chleba i picia twojej krwi, choćby symbolicznie, jest dla mnie obrzędem satanistycznym. Myślę również, że nieprawdą jest, byś kijem pobił żydowskich kapłanów, którzy kupczyli w świątyni. Proszę o odpowiedź. Droga istoto, żydowscy kapłani szukali od zarania mojego istnienia na ziemi, jakby to mówicie, haka na mnie. Także możesz tu sobie w tej kwestii odpowiedzieć sama, czy rzeczywiście ich pobiłem jakimkolwiek kijem. Uważam, że jak słusznie zauważyłaś, picie i jedzenie krwi i ciała drugiej istoty jest aktem kanibalizmu, co się nawet nie zdarza wśród zwierząt, a zdarza się jedynie w bardzo skrajnych sytuacjach. Cóż, ja wiedziałem, że schodząc tutaj wykonam to, co mi się uda wykonać, a istoty, które tutaj panowały, zrobią wszystko, ażeby moją misję przekuć i obrócić na swoją modłę dla osiągnięcia swoich celów. Ale to, co tutaj zasiałem, co mi się udało zasiać, pozostało wiecznie żywe i niezmienne. Tym, co przyszedłem tutaj zasiać, było, jeszcze raz powtórzę, pokazanie wam, że nie jesteście z tego świata i nie tu jest wasze królestwo. Tutaj jedynie możecie przyjść i doznać pewnych rzeczy. Ale uwolnić się z tego świata jest bardzo ciężko, bo jest on pełen pokus. I nie chodzi o to, że jest on grzeszny, jakby niektórzy powiedzieli, lecz jest zachęcający. Zachęcający do stopniowego redukowania połączenia ze swoją najwyższą jaźnią i do oddawania się doświadczeniu w tej rzeczywistości, co powoduje coraz głębsze i głębsze zapomnienie. A jak tutaj wszyscy zgromadzeni wiecie, zapomnienie generuje pewien rodzaj oddzielenia i cierpienia ostatecznie. To teraz moje pytanie w tym temacie, ponieważ w Ewangeliach jest ta twoja ostatnia wieczerza z twoimi uczniami i tam jest napisane w tych Ewangeliach, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale w każdym razie miałeś życzenie, ażeby robili tą czynność błogosławienia, jedzenia i picia. Dopowiedziałeś, że to jest jakby twoje ciało i twoja krew. Wytłumacz tą symbolikę. Czy w ogóle taka sytuacja w czasie tej ostatniej wieczerzy
jest prawdziwa, prawdziwie przedstawiona w Ewangelii. Rzeczy same odniosłem się, Bolesławie, do mojego ciała i mojej krwi, ale w innym ujęciu. Kazałem im zjeść i wypić, jak wy to mówicie po ziemsku, wznieść toast za moje ciało, które niedługo miałem opuścić i pozostawić ziemi, z której powstało. Ale to był tylko jeden z aspektów mojego istnienia, ponieważ jak już na wstępie Daniel zauważył, nie pochodziłem nawet cieleśnie z tego świata w pełni. W związku z czym miałem możliwość równoległej egzystencji tutaj w dwóch ciałach. Natomiast to drugie ciało było mi potrzebne dla, jakbyście to powiedzieli, transmitowania głębszej wiedzy. Potrzebowałem większej przepustowości bez ograniczeń, ażeby móc pewne rzeczy tutaj przemycić, ponieważ wasze ziemskie ciała już na ten moment były zbyt słabe i zbyt ograniczone. Można powiedzieć, Bolesławie, że jako istota kosmiczna, jako świadomość kosmiczna egzystowałem w dwóch ciałach naraz, z tym, że oba były praktycznie w tym samym miejscu i miały służyć jednemu celowi. Natomiast po śmierci mojego ciała jako człowieka z moim ciałem fizycznym, kosmicznym już odszedłem stąd, bo takie było moje zadanie. A pokazywałem się jedynie jako jeden z fragmentów mojej wyższej istoty, dając świadectwo, że przezwyciężyłem to, co wy nazywacie śmiercią. Prosiłem jedynie, żeby znieśli toast za to, co miało odejść. No dziękuję za to wyjaśnienie. Tak naprawdę, Bolesławie, kultury, które jeszcze istniały na długo przede mną, które zachowały głębszą wiedzę, one się zawsze cieszyły w momencie śmierci ciała fizycznego, ponieważ wiedziały, jak ograniczający jest ten tutaj świat. Jest piękny, ale jest ograniczający. I z radością świętowały odejście duszy z ciała. Coś podobnego było moim celem, ale zostało to potem niezrozumiane w pełni i przepisane już bez zrozumienia. No, dziękuję za tę odpowiedź. Przeczytam następne tę kwestię do wyjaśnienia. Kościół, twoje słowa przed śmiercią, cytuję, Boże, Boże, czemuś mi to uczynił, lub jak niektórzy mówią, czemuś mnie opuścił. Ciekawi mnie, czy, no to jest to, Kościół, twoje słowa przed śmiercią, Boże, Boże. Ta nasza klientka właśnie całe przeczytam. Za nieprawdę uważa też głoszenie przez Kościół twoje słowa, które przed chwilą przypomniałem. Pytanie, mówiąc wprost i prosto. Czy coś takiego wypowiedziałeś na krzyżu przed samą śmiercią? Chodzi o to, że cię Bóg opuścił w tym momencie cierpienia i śmierci. Rzeczywiście miałem moment silnego zwątpienia jako człowiek, ale słowa te zostały zredagowane po to, aby usmysłowić ludziom, że też byłem człowiekiem. Tych słów nie wypowiedziałem, ale moment zwątpienia miałem i to silny. Wiesz, Bolesławie, to jest tak, że wasze ciała i umysły są na ten moment tak stworzone, a wtedy już też było ciało, w którym doświadczałem, tak stworzone, że wskutek bardzo silnej traumy można zerwać połączenie nie tylko z duszą, ale i ze wyższym aspektem istnienia, z waszą boską jaźnią, z Bogiem w was. I było bardzo blisko tego momentu, ale udało mi się to przetrwać. Dzięki temu mogłem to zwyciężyć.
Trauma jest nieuleczalną chorobą, która teraz panuje na ziemi. Bardzo mi zależało na tym, aby to odwrócić. Traumę można leczyć prawdziwą miłością i zrozumieniem. Nie da się jej niczym innym leczyć i tego próbowałem właśnie was nauczyć. Pokazać, że nie jesteście zwierzętami, że nie jesteście niewolnikami, lecz że w każdym z was jest ten, który przyszedł we mnie. I ja jestem usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. Mi to tam całkowicie się zgadza z moim wcześniejszym wyobrażeniem na te tematy. A teraz jest bardzo ważna kwestia. Tu pani pyta o Judasza i o sprawę jego rzekomej zdrady i wydania cię. Proszę naświetl tą sytuację waszych wzajemnych relacji między Judaszem a tobą. Judasz był, gdy dołączył do tych, którzy chodzili za mną, a właściwie to ze mną, bo wy mówicie za mną, ja gdybym mógł powiedzieć, że czegoś nie lubię, to nie lubię tego słowa za mną, lecz ze mną, bo wtedy znaczy, że wszyscy jesteśmy braci, czyż nie? Oczywiście, zrozumiałem to. Wtedy, gdy Judasz chodził ze mną, był istotą neutralną, w tym znaczeniu, że kotłowały w nim się, jak wy to mówicie, dwa światy, światła i ciemności. Brakowało mu wiedzy, brakowało mu wewnętrznej siły. W pewnym momencie zdecydował się służyć światłu i rozpoznał, jakim jestem, i wyświadczył mi najwyższy możliwy akt miłości, jaki tylko był z jego strony realny, ażebym mógł dokonać, czego pragnąłem. Nikt inny nie był w stanie tego zrobić oprócz niego. Czyli tak jak czułem. No zresztą ja też. Rozumiem. I teraz pani dalej pyta o rolę Marii Magdaleny. Ale ona pyta rolę w założeniu Kościoła. Nie pyta o wasze wzajemne relacje, tylko pyta o rolę Marii Magdaleny w założeniu Kościoła. Jakie były jej losy po twojej śmierci? Dobrze. Pytacie o jej losy. Tak. I jej losy i czy miała jakąś rolę w organizacji Kościoła. Uciekła i odwróciła się od Rzymu. Nie chciała tam być. Tak. Wszystko to ją gnębiło i było w niej żywe. Nie chciała mieć z Rzymem nic wspólnego. Przebyła bohatersko pewnego razu odmęty Morza Śródziemnego. Co? Jej łódź rozbiła się na wybrzeżu w pobliżu maluteńkiej miejscowości na południu Francji. Co? Tam razem z kilkorgiem ludzi przyszła opowiedzieć historię mojej egzystencji na ziemi i moje nauki. Wiedziała, że ani w Palestynie, ani w Rzymie, że nie jest w stanie krzewić dalej tej wiedzy, ponieważ tamci możnowładcy i patriarchowie byli już nazbyt owładnięci przez demonicznego złotego cielca. Wiedziała też, jak łatwo jest zwykłymi ludźmi manipulować i to ją bardzo, bardzo bolało. Stało się to przecież na moim sądzie, Bolesławie, gdzie tłum zapragnął niskiej rozrywki. Dlatego udała się w miejsce, gdzie tak naprawdę udała się, jakby to mówicie dzisiaj, z biletem w jedną stronę.
biletem bez powrotu. I tam założyła manteńką wspólnotę. Ale ta wspólnota nie przetrwała kilkuset lat. Nie ma nic wspólnego z dzisiejszym waszym Watykanem, z całą strukturą Kościoła. Struktura Kościoła została zbudowana na pewnego rodzaju nieprawdzie i oszustwie. Bo ja przecież przyszedłem głosić, iż jedynym sędzią i władcą jest Bóg w was samych, a tymczasem oni stworzyli strukturę osądu i władzy, kolejną już zresztą. No tak, no niestety tak. Wykorzystano w niej bardzo przebiegłe mechanizmy, dzięki którym mogła rozlać się także na inne państwa, stać się strukturą międzypaństwową, a ostatecznie w dużej mierze ogólnoświatową. Chciałem też tu wyjaśnić jedną rzecz, że mimo iż nie przyszedłem tutaj cierpieć za wasze grzechy, co już zostało dzisiaj powiedziane, to pewne osoby w obliczu mnie na krzyżu, bądź też w obliczu takiego obrazu, mogą faktycznie doznawać uzdrowienia i jest ono prawdziwe, ponieważ jest to ich własna energia, własna wiara i własne zaangażowanie, które do nich wraca. Oni właśnie w ten sposób się umieją połączyć ze sobą tam na górze, nie umieją w inny sposób i sprowadzają sami na siebie uzdrowienie. To jest dla mnie jasne. Pani pyta dalej, czy któraś z Ewangelii jest bliska prawdy? No bo są te cztery kanoniczne Ewangelie i pewno Pani pyta o te kanoniczne. Nie tylko. Aha. Pozostałe. Dopowiada, że są znane jeszcze inne apokryfy. I która z tych Ewangelii, łącznie wszystkich, które są dostępne, jest najbliższa prawdy? Co ja mam tu, Bolesławie, z tym pytaniem zrobić, bo nie wiesz, że nie zwykłem osądzać kogokolwiek, ale postaram się odpowiedzieć w ten sposób, żebyście byli ukontentowani z tej oto odpowiedzi. Najbliższa memu sercu, jak i serce, które najbardziej jakby było, powiedzielibyście, zgodne z moim sercem, to było serce Marii Magdaleny. I to, co ona napisała, jest bardzo bliskie tego, co zaistniało. Bez komentarzy z mojej strony. Ale to się pokrywa z moim tego. No więcej nic nie słyszę teraz, na chwilę ja mówię, bo jakby już... Dobrze, dalej czytam. Mówi się, że jesteś jedynym synem Boga i czy Ducha Świętego też kojarzyć z twoją osobą. Teraz przepraszam za śmiałość, ale czy naprawdę zależy ci... A to potem, to może. Teraz ten krótkie pytanie. Chodzi o kwestię Ducha Świętego i Trójcy. Jak to tam... skomentujesz i wyjaśnisz. Ja już na wstępie wam odpowiedziałem, tylko nie rozpoznaliście tej odpowiedzi, moi drodzy. Przyszedłem wam pokazać, że każdy z was jest Trójcą Świętą. Jest synem, córką Boskiego Ojca, Matki, a Duchem Świętym jest wasze czyste, wyższe ja, z którym kontakt jest w tej rzeczywistości trudny, ale jest właśnie drogą wyjścia. Bowiem wasze wyższe ja ma możliwość nieskończonego zasilania całej waszej istoty w energię. I też Duch Święty przecież w wielu kulturach jest utożsamiany właśnie z energią, która krąży. Nawet
obiło mi się swojego czasu o uszy, że jest utożsamiany z energią chi czy z praną. Jest pewnego rodzaju analogia tutaj, ale to wy wszyscy jesteście trójcami i jesteście jedyni. I jesteście całością. Dziękuję. Następna kwestia. Teraz przepraszam cię za śmiałość, ale czy naprawdę zależy ci na koronie, którą Polacy chcą ci nałożyć? Czy bardziej zależałoby ci, żebyśmy żyli zgodnie według twoich nauk? Coś powiedz na temat... Czyż ja muszę naprawdę na to pytanie odpowiadać? Mnie nie, ale pani pyta. Chociaż znam odpowiedź, no, ale dobrze by było, jeżeli może będzie publikowane, żeby... Nie wszyscy tak czują. Są tacy, co uważają, że trzeba cię ukoronować, chociaż każdy z nas ma... Czuję to jakoś bez tytułów. Ważniejsza bliskość niż tytuł dla mnie. Ach, chodzi wam o publiczność. Mi na tamek tam naciska. Też ksiądz w kościele katolickim. Ja odpowiem nieco przekonnie tym razem. To nowość, nigdy nie byłeś przekorny. Ale ja rozumiem, słucham. Po cóż mi korony i wszelkie inne zbytki? Ja przecież będąc tutaj, wiecie, jakie miałem nastawienie do tych rzeczy. Ale odpowiem w ten sposób, że życie prawdziwie według wartości, które tutaj przyniosłem i rozpoznanie tych wartości, jest ukoronowaniem mojego dzieła istnienia na ziemi. Ukoronowanie takie jest mi bliższe, jeśli tak mogę powiedzieć. Dla mnie wystarczy. Aha, to jest jakby dalszy ciąg pytania na ten temat. Ja zrobiłem nie w tym miejscu przerwę, ale doczytam. Ten pomysł wynikł z przekazów i przepowiedni, tylko czy ty robiłeś na ziemię jakieś przekazy? Aha, czy były jakieś przekazy z twojej strony? Jeśli tak, to jakie? Wielu przyszło tutaj mówić w moim imieniu. Tak. To zostało zapisane już dawno temu. Po tylu tysiącach lat od mojej bytności wypadałoby stwierdzić, że wasza rasa ludzka już umie rozpoznawać prawdę od nieprawdy, ale tymczasem niewiele się zmieniło od czasu, gdy tutaj egzystowałem. No to pani chyba miała na myśli... Powtórzę jeszcze raz, jakże mógłbym przychodzić i dawać przekazy, prosząc o coś takiego. Okej, dziękuję za odpowiedź. Ale inne przekazy, nie dotyczące również tego, tylko kto obecnie, załóżmy, mówi w twojej... Aha. Myślę tu o Aaronie, który on się tak bardzo, bardzo z tobą, w ogóle z Bogiem i no mam tu bardzo mieszane uczucia, ale czy to jest osoba, która mówi w twoim imieniu, czy niekoniecznie? Czy jest tutaj jakiś sędzia na sali? Nie ma. Nie mówiliśmy. Koniec odpowiedzi, rozumiem, tak? No ja nic nie słyszę teraz. No, dobrze. Aha, następne pytanie. Do ciebie, czy zejdziesz jeszcze na ziemię, to domyślę, jeszcze w ciele, na sąd ostateczny? I słychać już było trąby to zwiastujące, czy ty już zszedłeś, bo ludzie się budzą,
ja w ciele ziemskim już tutaj nie zejdę i nie będę doświadczał. Tak jak powiedziałem wam, moi kochani, przyszedłem przynieść wartości i treści w momencie, gdzie ludzkość była jakby w takim najciemniejszym punkcie, gdzie się dopiero zaczęła ciemna epoka. Przyszedłem przynieść to, co od Stwórcy wszystkiego, co jest, powróci jeszcze mocniej, jeszcze silniej. Te energie i te wartości właśnie teraz wracają i niektórzy pomylili to z powrotem mnie samego. Ja wam przyszedłem dać wtedy przedsmak tego, co i tak było wam przeznaczone. I te energie przychodzą od około 5-6 lat na Ziemię. Energie transformacji, uzdrowienia, zrozumienia i wyzwolenia się świadomości kosmicznej z ciała ziemskiego człowieka. To właśnie jest ten powrót i moment sądu ostatecznego. Moment opowiedzenia się, kto chce dalej zasilać tutaj przyziemną iluzję, która jest pełna uciech, lub kto chce dostrzec także Ducha Świętego i Boga w sobie. Dla mnie całkiem jasne. W pewnych kulturach jestem utożsamiany także z cyklem kosmicznym, co również jest prawidłowe z ich punktu widzenia. No dobrze, to już za tą część tego i teraz jest pani pyta. Różnie się mówi obecnie o robieniu znaku krzyża, ale mi to razem z wypowiadaniem słów imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego przynosi spokój, chociaż nie rozumiem Ducha Świętego, a słowo Amen podobno źle wibruje. No. Teraz już rozumiesz Ducha Świętego, a pierwotnym zadaniem słowa Amen było co innego, a od mniej więcej tysiąca kilkuset lat pełni ono inną funkcję niż pierwotnie. Ale ważna jest twoja wiara i twoje nadawanie znaczenia temu. To jest ważne. Czy pani to... Ale tak, ja wszystko, ja nie rozumiałam tam z tymi jedynie cyklami kosmicznymi, nie rozumiem, ale to muszę sobie gdzieś pewnie zapoznać się w ogóle z cyklami, żeby to zrozumieć. A odnośnie tego słowa tak, Amen to... Tak, tak, resztę tak. Odnośnie cykli kosmicznych to mogę dać taką podpowiedź, szukaj w rybach, szukaj w wodniku, tego typu rzeczy. Skoro o moich odczuciach, to czy nie wcieliłeś się przypadkiem w żyjącego Jezusa z Nazaretu? To było wyjaśniane, to chyba nie trzeba wracać do tego. Tam wyjaśnia, że on był równocześnie w dwóch ciałach, powiedzmy tym swoim wyższym i tym normalnym, ludzkim, takim ziemskim. A no może odpowiem mi, czy no dobrze, tak dobrze. Kręci się to w mojej... Dobrze, no to słuchamy. Gdy on miał 12 lat, tak mi chodzi. Aha, bo tutaj chodziło o to, że jej chodzi po głowie, że dopiero gdy miałeś 12 lat, tam w Ewangelii jest, jak tam nauczałeś tej świątyni w tym wieku, że wtedy nastąpiło wcielenie, tak jakby Chrystusa, w ciało Jezusa. Dałem sobie czas na przygotowanie ciała i umysłu ziemskiego człowieka, zanim się zamanifestowałem w nim w pełni. I czy to było w tym wieku 12 lat? Przy okazji... To się zaczęło po 9 roku, a przejawiło rzeczywiście w wieku ponad 11. A czy ta scena z Ewangelii, gdzie nauczałeś w tym wieku 12 lat około i tam wykładałeś pisma tym tam zgromadzone w świątyni, faktycznie to tam miało miejsce? Że już wtedy... Miałem już wtedy przejawiać wszelką niezbędną mi wiedzę.
Chcę się tu też odnieść jeszcze do jednego mechanizmu, a mianowicie do mechanizmu uzdrawiania. Bowiem zostałem parokrotnie okrzyknięty najwybitniejszym uzdrowicielem wszechczasów, co w gruncie rzeczy nie jest prawdziwe. Ja byłem tylko wiedzącym, jak działa uzdrowienie, a uzdrawialiście się sami ludzie. Ja wiedziałem, jak powstaje to połączenie, jak jest zbudowana wasza ziemska, ale i boska nad nią istota. I byłem w stanie się tam odwoływać i pracować energetycznie. Ale to wasze istoty się same uzdrawiały. No i do tej pory to tak trwa. Jest już coraz więcej ludzi, którzy rozumieją te mechanizmy. Muszę też powiedzieć, że co prawda się nie wcieliłem, ale mam sporo wspólnego z Bruno Greeningiem, który czynił rzeczy podobne. Tak, znana nam jest ta postać. Ale on wybrał trudniejszą drogę, bowiem był już tu tylko w ciele człowieka. Co? Zaprawdę, powiadam wam, wielką rzeczą jest doświadczać tu w ciele człowieka, a odejść ze świadomością Boga. Wymieniłeś się tego Bruna, a czy możesz nam wyjaśnić działalność takiej obecnie żyjącej istoty jak Jan od Boga, tak go wszyscy znają. On właśnie uzdrawia. Jaką ścieżkę tego uzdrawiania on wybrał, jaką stosuje, bo tam mówią, że on tam współpracuje z jakimiś istotami kosmicznymi, a niektórzy mówią, że bezpośrednio z energiami czysto boskimi. Jak to tam według ciebie? Praca jego jest wieloraka, tak jak i złożona jest wasza rzeczywistość. On bezgranicznie i pełen ufności oddaje swoje ciało i umysł innym istotom, które używając jego ciała jako narzędzia dokonują tych bardzo zaawansowanych operacji, a za pomocą prostych narzędzi. Dopuszczone jest także czasem uzdrowienie przez kosmiczne bractwo, które tutaj przylatuje. On wie, które osoby są do tego wytypowane i sporadycznie ma to miejsce. Brazylia jest bowiem na dzień dzisiejszy stosunkowo jeszcze przyjaznym miejscem, jeżeli chodzi o kulę ziemską. W ogóle Ameryka Południowa, jeśli chodzi o bezpieczne, podkreślam, lądowania waszych braci i przyjaciół. Wielu z was kiedyś tam było, a dziś jesteście tutaj. Tak. Pani pyta, czy chodzi o twoją zmiennokształtność pod tytule, przeczytam to, żeby się nie zaplątał całkiem. Spotkałam też tezę, że według apokryfów byłeś zmiennokształtnym kosmitą. Ufam, że się nie obrazisz, bo przecież prawda jest najważniejsza. No tak. Ja już powiedziałem na to pytanie, ale pozwolę sobie je rozwinąć. Odniosę się tu właśnie do waszej percepcji, waszych umysłów. Istotom kosmicznym bardzo łatwo się jest stać zmiennokształtnymi przy waszej percepcji, którą posiadacie. Macie mocno zaburzoną samą percepcję światła, kolorów otaczającego świata, jak i inną percepcję zmysłową. Ale ci, którzy mają percepcję pozazmysłową, mogli nie zobaczyć prawdziwego. Nawet byli tacy, którzy w moim ciele fizycznym, przedstawianym właśnie z brodą i z włosami, też widzieli to moje drugie ciało, bowiem nieodłącznie łączyła je ta sama świadomość. Ale w tej postaci widziało mnie tyle osób, że pomieściłyby się na palcach obu dłoni, obu ludzkich dłoni. No. A jak wygląda twoje, Chryste, drugie ciało? Możesz opisać to tak, żebyśmy my zrozumieli swoją percepcję? To
To jest to, co Daniel zobaczył na początku i znowu się teraz tak pokazuje. To opisz. Skórę byście mogli powiedzieć, że mam brudną, ponieważ nie jest do końca szara, nie jest do końca brązowa. Jest na waszej ziemi ten kolor stosunkowo rzadko spotykany. Oczy duże. Moglibyście rzec pięknie machoniowe. Tam gdzieś dalej jest pytanie, czy masz swoją rodzimą planetę jakąś tam w kosmosie? Moje ciało fizyczne, w którym przybyłem na Ziemię, miało rodzimą planetę. Ja już w tym ciele nie istnieję na ten moment. Planeta ta zaczyna się na literę A i tam, gdzie się znajduje, rządzi nią niepodzielnie liczba 8. Dla mnie to zagadka. Aż tak bardzo mnie to nie tego nie nurtuje, ale dlaczego nie możesz powiedzieć wyraźnie? Bo, mi na przykład się kojarzy z Artusem, czy tam z Arturianami, a 8 mi nic nie mówi. Niech to zostanie na dzisiaj w takiej postaci, Bolesławie. Okej. Jesteście przecież badaczami i poszukiwaczami. Co prawda, wasze umysły lubią czasami was ponieść niczym rumak, który jest bez cugli, ale to też jest na swój sposób unikalne tutaj u was na planecie. Okej. Chciałem też zaznaczyć jedną rzecz, że Chrystusów, czy jak czasem nazywacie Mesjaszy, było bardzo wielu na różnych planetach w kosmosie, w tym na Ziemi. Na planetach ogarniętych zabójczą i bardzo biegunową walką dualistyczną, większość takich misji kończyła się w podobny sposób jak moja, czyli istoty, które gdzieś zakulisowo omamiały umysły zbiorowości ludzkiej, przerabiały misję tych istot na swoją modłę. Ale gdybym uważał, że nie warto i gdybym was prawdziwie nie kochał, to bym nie przybył. Zawsze warto. Warto przybyć nawet dla pojedynczej cząsteczki Boga, która jest siebie nieświadoma i jej to przypomnieć. Zaprawdę powiadam wam, warto przybyć. Przypominasz sobie zapewne, Bolesławie, zdanie, że w czasach ostatecznych ludzie mający świadomość będą rybakami ludzkich serc. To trochę zostało przeinaczone. Zatem przypominam sobie to. Ten czas jest właśnie teraz. To jest ten, jak można powiedzieć, sąd ostateczny, czyli podział was na tych, którzy umieją jeszcze cokolwiek odczuć sercem, i dla tych, którzy zamknęli i zabarykadowali się w głowie, już nie umieją z niej wyjść. Bowiem w głowie rządzi aspekt stwórcy, który jest niskim aspektem stwórczym. W pewnym sensie możecie go nazwać demiurgiem, czy chcącym więcej. A w sercu, które ma zawsze czyste połączenie, panuje ten, który jest w trójcy waszej istoty. Trochę zagadkowo to opowiedziałem, ale ja takie chyba, było moje zamierzenie. Ja chyba przyjąłem to ze zrozumieniem. Tak. Nie miałem problemu z tymi zagadnieniami.
Aha. Następna sprawa. Podobno jakieś rasy wszczepiły nam w tyle głowy implant na linii między czwartym a trzecim okiem i szyszynką. Czy mógłbyś poradzić, jak to rozpuścić? Co mamy też robić, aby uruchomić więcej helic DNA? Te zmiany już miały miejsce, gdy doświadczałem w ciele człowieka, jak wspomniałem. Tak. Pytacie mnie o poradę. Dobrze, będzie i porada. Dajcie jednak około minutę umysłowi Daniela na zregenerowanie się, bowiem ten kontakt mocno go nadwyrężył. Okej. Okej. Okay. Daniel, zregeneruj się. Ja się ciało, dobrze czuję, tylko przytkało mnie na głowie, że tak powiem, w tym sensie. To podkreślimy, dlaczego podkreślić. Ogólnie to się ze mnie podleje, bo tyle jest energii, tylko potrzebuję mentalnie troszkę luzu teraz. Złote światło teraz płynie na moje trzecie oko na ten moment. Odbierasz to jako działanie Jezusa? Jest to możliwe, bo ono przenika mózg idąc aż do potylicy i tam coś się dzieje. Już jestem, Bolesławie. No, pytacie tak. O dodatkowe helisy DNA. No tak. Pytacie, bo wiecie, że dają one moc w materii. Odblokowanie to przychodzi samoistnie i nie musicie nic robić, a jedynie stawać się coraz bardziej czystymi i mającymi coraz większą wiedzę uniwersalną. Zauważcie jedną rzecz, że ludzie w obronie swojej myśli potyczkują się na słowa i krzywdzą często słowami. W obronie swoich słów przechodzą do czynów i krzywdzą czynami. Czy przy tak dużej skali wymienionych powyżej zjawisk wskazane by było, żeby wszyscy na ten moment mieli odblokowane z marszu kolejne helisy? Odpowiedzieć sobie możecie sami. To, co ma przyjść, to do każdego przyjdzie. Boskie połączenie jest cały czas dostępne. Faktem jest też, że u wielu z was jest fragmentarycznie ponownie aktywowana trzecia helisa. Będzie się to też wiązało z większymi pokusami, których tutaj będziecie doświadczać. I jedynie wewnętrzny samosąd, którego wy jesteście w stanie dokonać jako jedyni, będzie sprawiał, czy właściwości tych będziecie używać dla pokoju i dobra, czy dla sycenia ego, splendoru i władzy. Co? Zapamiętajcie, że nie przychodzi nic za wielkie ponad wasze poznanie i możliwości na dany moment. Oczywiście, ze wszystkiego trzeba dorosnąć. Ci, którzy dużo krzyczą, że tego pragną, ale nic nie robią, nie są na to prawdziwie gotowi. Tak jak są tacy, którzy wołają głośno o uzdrowienie, ale we wnętrzu swoim są skłóceni i nieharmonijni jako istota. Pytacie też o implanty w waszych polach energetycznych, w czaszce.
No tak, jeszcze takie pytanie, bo tu jeszcze pyta jakby w kontekście, czy jakieś istoty, kiedy tam po prostu... Waszymi własnymi dłońmi, ich energią i pracą tych dłoni i energii w waszej przestrzeni głowy, jesteście w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem powodzenia wszystko to polikwidować. Pamiętajcie, że mimo iż wasze DNA zostało, jak to niektórzy mówią, skrzywdzone, obcięte, chaotycznie pomieszane, to pierwotna informacja jest dalej, jedynie jest nieuporządkowana. Sądzę, że te słowa wleją w wasze serca dużo otuchy. Waszym zadaniem jest jedynie to uporządkować, a owe porządkowanie wiąże się nieodłącznie z porządkowaniem wiedzy i poznania w was samych. W momencie uzyskiwania poznania w danym temacie porządkuje się ta część DNA, która w pewien sposób jest z tym tematem związana. Tematów na Ziemi macie bardzo, bardzo dużo. Natomiast zaprawdę powiadam wam, nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na porządkowaniu waszego DNA i na zwiększaniu mocy, bowiem może się to znowu stać kolejną pułapką, która będzie uniemożliwiać wam wyjście stąd. Ale ci, którzy tego zapragną, nie osądzajcie ich. Ci, którzy zapragną inaczej, też nie osądzajcie ich. Nie mam dodatkowych pytań, dla mnie jasne. Aż gdzieś mi tam wzruszenie wewnętrzne ogarnia. No ale przejdźmy dalej. Tutaj jest pytanie o tą planetę, o tym już mówiłem, ale tutaj w podtekście jest coś, czy Ty, Jezu, będziesz nas ewentualnie takich wszystkich, czy może niektórych zabierał na tą swoją planetę po naszej śmierci fizycznej? Wierz, Bolesławie, że przy pewnym pułapie wiedzy nie ma już czegoś takiego jak lęk, ale przez moment, mogę powiedzieć po ludzku, zlękłem się, że chcecie tam w ciałach fizycznych docierać, bo to by było bardzo, bardzo trudne i niewskazane. Nie wytrzymałyby tego. Mówię wam, nie wytrzymałyby tego. Nie taki były moje pytania. A ci, którzy tam dotrą po śmierci, dotrą tam, będąc istotami w pewnym sensie wyzwolonymi, może się zdziwicie, ale tam nie będą mnie postrzegać w ogóle przez pryzmat tego, co uczyniłem na Ziemi. Będą tam mnie postrzegać przez pryzmat o mojej odwiecznej egzystencji. Choć jak powiedziałem, i tam to ciało porzuciłem, ale jestem tam nadal. Okej.